Obchody 15-lecia istnienia Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych nad Czarną Hańczą odbyły się w sobotę 26 sierpnia w Suwałkach. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy ekologów, dziennikarzy, społeczników zaangażowanych w utrwalanie i ocalenie dóbr kultury i wartości tożsamości lokalnej. Obok podejmowania inspirujących inicjatyw o charakterze społecznym, za jedną z podstawowych domen powzięło działalność wydawniczą. Przez minione lata wydało 20 albumów, tek, książek, tomików poezji i pozycji monograficznych. W sobotę 26 sierpnia odbyły się uroczyste obchody 15-lecia stowarzyszenia. Był recital Krzysztofa Dałkrzewicza, satyryka, artysty kabaretowego, felietonisty i piosenkarza. Spotkanie było okazją do podziękowania członkom i sympatykom stowarzyszenia za wkład i pomoc na przestrzeni lat, mówi Stanisław Kurak, sekretarz stowarzyszenia. 15 lat temu doszliśmy do wniosku, że są na Suwalszczyźnie pewne wartości unikalne. Kultura materialna, zabytki, wszelkiego rodzaju język, no i oczywiście ludzie. I powstało stowarzyszenie właściwie po to, żeby to wszystko utrwalić, żeby ocalić od zapomnienia, jak my mówimy, ale chodziło tu generalnie o to, żeby tego nie zniszczyć, nie zadeptać, nie unicestwić. Przez 15 lat wydaliśmy 20 książek. Są to przeważnie albumy, które pokazują piękno Suwalszczyzny. No ale są to książki także o gwarze, o pewnych wartościach tutaj takich znakomitych dla tej ziemi. No a przede wszystkim stowarzyszenie wpisuje się w pewien nurt pokazania tej integralności Suwalszczyzny, tej niezależności. To nie jest Podlasie i my to w swoich książkach pokazujemy. Dużo ludzi po prostu znanych autorów na Suwalszczyźnie tutaj wpisuje się i pomagało nam tworzyć te książki. Plany mamy przede wszystkim takie, żeby utrzymać ten poziom, żeby może nie uda się wydawać co roku książkę jedną, zwłaszcza jeżeli by były to książki jakby takie wielkopomne, które pozostawiają tu ślad, tak jak Suma profesora Strumiły czy Księga Trzystulecia Suwałk. Więc to prace nad tymi księgami trwały wiele miesięcy. No ale chcemy jeszcze odnaleźć te rzeczy, które tutaj warto uchronić przed zapomnieniem, przed niszczeniem i będziemy się tego jakby trzymali, wydając książki nie tyle komercyjne, ile książki potrzebne. Nie ma książek, które leżą i czekają w magazynach na nabywców. One się wszystkie sprzedały.